Ola Koźniak, a ze mną jest Aleksandra Daniel. Cześć, dzień dobry. Ola, twoja pierwsza konferencja w Prime, jak oceniasz i jak porównujesz i zestawiasz ją na przykład z w sumie galami, które miałeś w Kingpin? Wiesz co, można powiedzieć, że jakby dosyć podobnie. No tam miałam tą trudność, że jakby konferencje, wszystko było w języku angielskim, więc wiesz, to jest tak, że wydaje ci się, że umiesz rozmawiać po angielsku, ale dochodzi to, że to jest twoja pierwsza walka, że to jest konferencja, że wiesz, no cały ten stres, więc pamiętam, że jak udzieliłam pierwszego wywiadu po angielsku, to nie wypowiedziałam nic totalnie w ogóle ze stresu, nie? Także no, podobnie, wiesz, też jakieś tam potyczki, uszczypnięcia, popchnięcia, świrowania, więc no, jakby podobnie, podobnie. A porównując twoją wcześniejszą przeciwniczkę do tej, to też widzisz różnicę? W tym widzę różnicę, ponieważ pierwsza moja przeciwniczka była gwiazdą porno, a druga też była taka właśnie mocno działająca na OnlyFansie, więc to były takie, wiesz, dziewczyny odważne, wulgarne i takie bezpruderyjne. A teraz co uważasz o przeciwniczce? Musisz z niej wszystko wyciągać i też nawet jak miałeś się face to face, to ona też jakoś nie była chyba skłonna do żadnych dymów? No wiesz co, jest taką osobą, no bez pazura, że tak powiem. Jakby w życiu normalnym okej, bo wiesz, no ja na co dzień też nikogo nie popycham, nie kopię i nie wyzywam, nie mam takich zwyczajów, ale ja uważam, że trzeba być jak kameleon i dopasowywać się do pewnych sytuacji. Także no mówię, czasem mi brakuje, żeby jednak mi coś tak odpowiedziała mocno, żeby się działo. Ty jesteś za tymi małymi rękawicami, też chciałabyś dodać łokcie. Myślisz, że federacja nam to przystanie, czy jednak po tych słowach trenera Patrycji jednak nie dojdzie do tego? Myślę, że nie dojdzie ani do rękawic, ani do łokci, a Patrycja zgodziła się na nie tylko pod publikę. Wiesz, no jak można nie zgodzić się na małe rękawice ze względu na strach i lęk, a zgodzić się na łokcie? Wiesz, no nie, no, to już było zrobione pod publikę, żeby nie było, że jest leszczem, bo jakby i tak wszystko trzeba by było ustalić konkretnie poza sceną i tak dalej, więc to jest takie pierdolenie, no nie? A jak chodzi o kwestie finansowe, ty za walkę w Kingpin jedną czy drugą dostałaś większą garzę niż za tą walkę, którą masz w Prime? Wiesz co, ja uważam, że pieniądze lubią ciszę. Czyli, ale jest to mniej czy więcej? Wiesz co, no nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem, ponieważ nie widzę sensu odpowiadania. Okej, okay, a jakbyś miała tak no powiedzieć procentowo na przykład, ile zarabiasz z tych innych swoich nieruchomości i innych rzeczy, którymi się zajmujesz, a ile wyciągasz z gali, to tak mniej więcej by było? Wiesz co, gale to jest dodatek. Ja to są wydarzenia, które są, nie wiem, 3 razy w roku. Jak jest dobrze, to 4, nie wiem, to będzie moja trzecia walka, tak, w tym roku. Więc jakby ja nie wyobrażam sobie budować stabilności finansowej na podstawie tych 3 wydarzeń. Należy pamiętać o tym, że jeżeli chcesz dobrze przygotować się do pojedynku, to przygotowania są cholernie drogie. Ja 3 tygodnie temu zamówiłam suple za, nie wiem, 700 zł, wczoraj zamówiłam suple za kolejne 700 zł, to już jest, nie wiem, 1500 zł w przeciągu, wiesz, jakby miesiąca. Do tego, nie wiem, kroplówki, wlewy, fizjoterapeuta, masaże, treningi, karnety, wszystko, wiesz, no. Jak masz do walki na przykład, nie wiem, 4 miesiące, to te 4 miesiące też inwestujesz w to. No chyba, że masz wyjebane, bo niektórzy mają. Ja sobie no nie wyobrażam, jak przyjmuję pojedynek, to jestem już zakodowana na tą datę i wiesz, nie szczędzę na tym. Także no, mówię, ja tego tak nie wliczam. Dla mnie to jest wisienka na torcie, no nie buduję na tym swojej stabilności finansowej. Czyli można powiedzieć, że jakby te pieniądze są tak jakby na waciki? Nie na waciki, bo na waciki byłoby powiedzeniem, że to są małe, błahe i nic nieznaczące dla mnie pieniądze, a ja do pieniądza szacunek mam, więc jakby nie na waciki, bo to by było trochę bezczelne z mojej strony. To jest miły dodatek do mojego życia, ale nie bazowanie jakby swoich codziennych funduszy na tym. A ty wchodzisz do klatki z doświadczeniem już, twoja przeciwniczka go nie ma. Co jeszcze jest po twojej stronie? Wiesz co jest po mojej stronie? Siła na pewno. Wiesz, no ja, to powiedziałaś, że doświadczenie, charakter. Wydaje mi się, że jestem osobą taką mocniej stąpającą po ziemi, bardziej pewną siebie. We freak fightach, wiesz, no jakby
połowa, albo nawet więcej, to jest psychika. To jest psychika, wiesz, twoje nastawienie. Ja sobie radzę dobrze ze stresem, bardzo dobrze, wiesz. Mnie na przykład dzisiejszy dzień nie zestresował ani przez sekundę. Wręcz przeciwnie, wiesz, nawet przed wyjściem mi się trochę spać chciało. Także jakby wydaje mi się, że mieć dobrze opanowany mental to jest już połowa sukcesu. Do tego dokładając doświadczenie, to, że jestem codziennie na macie, dobrze się odżywiam, suplementuję, no to wydaje mi się, że to jest ta cała otoczka. A widziałeś jakby strach w oczach na face to face? Takie zmieszanie, wiesz, taki... Wiesz, strach to taki oklepany widostrok w twoich oczach, wiesz, każdy tak gada. Ale tak widziałam, że to oczy jej tak uciekają, że ona tak bądź, że ona... Nie wiem, tak jakby nie do końca chciała taka być. Nie do końca ona chce taka być, jakim tutaj trzeba być, nie wiem jak to ująć. No tak nie czuje się swoją. Tak wydaje mi się, że trochę jest jej głupio, że ona może jednak by chciała być bardziej kulturalna, bardziej wypowiadać się na poziomie, a że jednak tutaj panują troszeczkę inne niepisane zasady i ona musi się dopasować i to dopasowanie niekoniecznie dobrze jej wychodzi. Takie zmieszanie, wiesz, jakby szukała drogi i nie wiedziała, która jest odpowiednia. Okej, a jeszcze ostatnie pytanie, bo Patrycja też na jednym z wywiadów mówiła, że ona już by nie wzięła udziału w programie typu Love Island. A czy ty byś na przykład jeszcze raz chciała wystąpić? Wiesz co, teraz już bym nie poszła, bo już się troszeczkę starsza czuję, ale jeżeli miałabym powtórzyć tą decyzję, cofnąć się, to tak, ja nie żałuję. Jeżeli, wiesz, cofnęlibyśmy się o te chyba 3 lata i czy miałabym wykreślić Love Island, czy pójść do niego, to bym poszła, więc jakby zdecydowanie tak. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.